Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w pierwszym odcinku z serii Najlepsze mody do Total War Rome 2. Znalazłem, słuchajcie, pewien mod, który zwiększa wydajność samej gry w FPS-ach o około 100%, a dodatkowo polepsza jakość grafiki, czyli same plusy. Uznałem, że normalnie jak prezentuję w takiej serii najlepsze mody, jakieś większe modyfikacje do Medieval 2, Total War, do Rzym, do pierwszego Rzymu, gdzie były to duże modyfikacje, tak do tutaj w Total War Rome 2 postanowiłem, że przedstawię wam również ten mod, ponieważ jest on bardzo fajny, olbrzymi skok jakościowy względem oryginalnej gry, a zważywszy na to, że waży jedynie chyba 1 mega z kawałeczkiem, to warto go doinstalować. Pokażę wam na jakich opcjach graficznych. Przy tym co mod wprowadza? Mod polepsza waszą grafikę, zwiększa wydajność samej gry i daje około 100% skok FPS-ów wzwyż. To jest niesamowite wręcz, co moderzy potrafią zrobić tak szybko po wyjściu gry i tak. Pokażę wam, na jakich ustawieniach aktualnie będę wam tutaj prezentował. Rozdzielczość Full HD, ustawienia zaawansowane, antyaliasing włączony, jakość tekstur ultra, filtrowanie tekstur razy 16, maksymalne, jakość cieni bardzo wysoka, jakość wody ekstremalna, nieba ekstremalna, shadery, model 5, efekty cząsteczkowe bardzo wysokie, roślinność alfa wyłączamy, bo to zabija sprzęt, to praktycznie zupełnie nie widać różnicy. Znaczy to jest, tutaj chodzi jedynie chyba o odległość renderowania się drzew w oryginalnej postaci, ale rozmiar jednostek ultra, jakość modeli budynków ekstremalna, jakość modeli jednostek wysoka, drzew ekstremalna, trawa ekstremalna, teren ekstremalny, obraz, głębia obrazu niska. To jest taki deep of field. Następnie efekt odkształcenia SSAO, wygładzanie cieni, wineta, czyli filmowe filtry, a także bez limitu pamięci wideo. Sprzęt, na którym jest testowany, to właśnie Nvidia GeForce GTX 660. Podobne wyniki możesz osiągnąć nawet na 570, bo widziałem, jak na internecie testowali na tym ludzie. Więc tak, dobra. Ustawienia zaprezentowane. Chciałbym wam teraz pokazać własną bitwę, w której mamy tutaj maksymalną ilość jednostek po 160. Oczywiście w oddziale, są to akurat dla przykładu Spartanie kontra też maksymalna armia w 160 w oddziale Galów. Rozpoczniemy od razu bitwę i powiem wam, jak ile jest FPS-ów, pokażę wam, jak to wygląda i opiszę pokrótce, co jeszcze mod wprowadza. Poza zwiększeniem ilości FPS-ów, a także polepszeniem znacząco jakości grafiki, nie wiem czy pamiętacie na wczesnych prezentacjach gry Rzym Total War, gdzie była prezentowana bitwa o Kartaginę. Pamiętacie, tam był taki charakterystyczny filtr graficzny. Tam były zastosowane zupełnie inne shadery, ciemniejsze, mroczniejsze. Obraz był przesycony takim złotawym kolorem, troszkę przypominającym może film 300, tę nową ekranizację na podstawie komiksu. Jakość cieni, głębsze, ciemniejsze, takie nasycone wręcz czernią te cienie, cholernie klimatycznie to wyglądało. I ten modzik, ten malutki modzik, który ja wam tu prezentuję, dodaje ten filtr. Mamy tutaj nową opcję shaderów, nawet dwa do wyboru. To, co aktualnie widzicie, jest oryginalnym wyglądem Rzymu. Już wam mówię dlaczego. Ponieważ Rzym 2 Total War jakoś się bardzo nie lubi na tym modzie z Mirilisem do nagrywania, a także Frapsem. Fraps nie potrafi złapać zmiany w shaderach. Po prostu widzi domyślnie Rzym, ale nie widzi już tych shaderów. Tak samo Mirilis. Więc nie mogę wam zaprezentować, jak działają dokładnie te nowe shadery w akcji, ale zamieszczę wam za chwilkę tutaj screenshoty z dwóch wersji. Modyfikacja udostępnia mam dwie wersje. Pierwsze shadery o nazwie Cinematic i shadery o nazwie True Color. Zobaczycie różnicę za chwilkę na zdjęciach. Najpierw jednak przyjrzyjmy się jednostkom. Jak widzicie, kamera jest super płynna. Aktualnie z 48 FPS-ów do 50, nawet do 60 na tak wysokich ustawieniach graficznych. Drzewa i inne rzeczy wyglądają teraz naprawdę ślicznie. Wyglądają tak, jak powinny wyglądać. I przyjrzyjmy się jednostkom. Jednostki oczywiście są na ustawieniach. Że wam tutaj mówię. Jakość modeli jednostek wysoka. To jest jedyna. Słuchajcie, testowałem, robiłem najróżniejsze testy i z tych wszystkich opcji, jakie tutaj mamy dostępne, najbardziej systemożerne ze wszystkich jest jakość modeli jednostek pomiędzy
wysoka, a ultra i ekstremalna. To zżera wam najwięcej FPS-ów, nawet do 20, z czego jeżeli włączycie, powiedzmy tutaj jakość modeli na wysoką i bez limitu pamięci wideo zaznaczycie sobie, to uzyskacie efekt taki, jakbyście grali na ekstremalnych. Więc naprawdę nie widać różnicy, polecam zejść tutaj do poziomu wysokich i zastosować właśnie takie zmiany w grafice. Jednostki będą wyglądały w następujący sposób, wyglądają ślicznie, a i tak powiedzcie mi, że no, z takiego punktu, z takiej wysokości nie dacie rady nawet sobie niczego pooglądać na tych ekstremalnych detalach jednostek. Naprawdę widać dopiero jak się już włączy tą kamerę filmową i obserwuje bitwę. Dobra, jest druga, aktualnie pojawiła się druga armia. My sobie od razu wyślemy naszych doboj. Nie będziemy tutaj się bić oczywiście, ale ilość FPS-u. Aktualnie jest 42 FPS-y, mimo tego, że cała moja armia jest w ruchu. I dodatkowo cała druga armia, czyli kolejne setki, w zasadzie tysiące jednostek pojawiły się na ekranie. Tutaj akurat Galów, są to nadzwojownicy czy tam fanatycy. Zrobieni są aktualnie na takiej jakości tekstury, są to bardzo naprawdę ładne. Wreszcie ROM 2 zaczął wyglądać na tej modyfikacji, na tej malutkiej, wspaniałej modyfikacji lepiej od Shoguna. Teraz dopiero mogę powiedzieć, że ta gra wygląda lepiej lub porównywalnie z Shogunem właśnie na ustawieniach ekstremalnych. Więc a działa doskonale. Aktualnie, gdy mam wszystkie jednostki w zasięgu kamery i wszystko się rusza, mam 30 klatek na sekundę stałe. Jest to wspaniały wynik i naprawdę polecam wszystkim doinstalowanie tej modyfikacji. Nie powoduje ona żadnych crashy, a także żadnych problemów z działaniem samego programu ROM 2 Total War. Dobra, pokażę wam teraz, jak wyglądają zdjęcia tego cinematic, trybu cinematic i trybu true color, więc tutaj wam na razie pożegnam i do zobaczenia za chwilkę na tym, już na moim pulpicie, gdzie zaprezentuję wam, jak uruchomić te shadery. No, za chwilkę będziemy. Dobra, jesteśmy już na moim pulpicie, no i teraz wam pokażę różnicę pomiędzy tymi filtrami, a także jak zainstalować modyfikacje. Po ściągnięciu będziecie mieć taki pliczek, ja, który akurat mam dwie wersje, tam są dwie wersje do wyboru. Ja polecam ściągnąć tą, nie wiem, tą większą, ponieważ mamy pierwsza wersja, nazywa się RTW TW Grand, znaczy to jest Graphics Extended albo Enchantment Mode. I mamy jeszcze jego wersję Next. Różnica polega na tym, że ten jest po prostu troszkę, ten ma 800 kilobitów, czy kilobajtów, a ten ma 1 MB 48, więc polecam ściągnąć ten większy. Wszystkie linki znajdziecie w opisie do filmu. Po jego ściągnięciu będziecie mieć plik oczywiście spakowany, wypakowujecie sobie na pulpit, odpalacie i teraz będziecie mieć tutaj ścieżkę wyznaczoną do folderu, w którym powinno się to zainstalować. To jest błędna ścieżka i na to pilnujcie. Musicie ją sobie wybrać ręcznie najczęściej, bo musi to być po prostu ścieżka taka. Musicie odnaleźć swój folder z Rzym Total War. W moim przypadku wygląda to następująco. Komputer, dysk D, program file, następnie Steam, Steam Apps, Common i tutaj jest Total War ROM 2. Klikacie OK, klikacie Extract, mod jest zainstalowany, w zasadzie nic więcej nie musicie robić, już macie polepszoną grafikę i polepszoną tą ilość FPS-ów. To jest wszystko, co musicie zrobić, jeżeli chodzi o instalację. Teraz mod do tego wprowadza dwa rodzaje tych shaderów, o których wam powiedziałem. Cinematic i True Color. Pokażę wam teraz różnicę. Najlepiej na tym zdjęciu, ponieważ to zdjęcie przedstawia właśnie wersję shaderów Cinematic. Była ona używana przez Creative Assembly do tworzenia wszystkich filmów promocyjnych gry. I nie mam pojęcia, czemu została ona wyrzucona, bo wygląda świetnie, naprawdę rewelacyjnie. To jest wersja Cinematic, a to jest druga wersja tego samego zdjęcia, tylko że na shaderach już True Color. Barwne, nasycone, ślicznie wyglądające. To już od was zależy, czy wolicie grać w bardziej filmowym stylu, czy może w takim bardziej realistycznym. To jest ta główna wersja, jaka odróżnia te shadery. Pokażę wam teraz, jak je włączyć. Przede wszystkim musicie odpalić miejsce, gdzie macie zainstalowany Rzym Total War, ponieważ tam zainstalował się ten modzik malutki. Jest to Steam. Steam Apps, Common, Total War
ROM 2 i tutaj pojawił Wam się taki malutki pliczek o nazwie Suite FX Settings. Uruchamiacie go i macie oczywiście dla jednych czarna magia i w ogóle koszmar, a dla innych niebo i wszelkie wspaniałości dla tych, co rozumieją, o co tu chodzi. Ja jestem dla tych z tych drugich. Więc pokażę Wam teraz, co Was tu interesuje. Interesuje Was tylko te dwie linijki, Was interesują. Tutaj ustawiacie, który z aktualnie pokazanych Wam shaderów działa. Gra obsługuje aktualnie 3. Albo bazowy, oryginalny przez Rzym, czyli wtedy ustawiacie 0,0. A jeżeli chcecie mieć True Color, ten taki ładny, barwny, ustawiacie tu 1 i zapisujecie, zamykacie plik, macie już ten tryb włączony. Jeżeli chcecie mieć ten cinematic, czyli filmowy, ustawiacie 1 w tym miejscu, tutaj. Do tej kategorii 1, zapisujecie, zamykacie i już macie to uruchomione. Bardzo ważną rzeczą jest to, że te dwa tryby nie mogą funkcjonować jednocześnie, więc albo w jednym jest 0 i w drugim 1, albo w tym jest 1 i w tym jest 0. Nie może być 2 jedynek. To tutaj pamiętajcie, nie ustawcie sobie przypadkiem tego, bo gra się zwyczajnie nie uruchomi w tym trybie. Od razu wspominam, że do gry takiej sobie, jak chcecie sobie gdzieś pograć, możecie sobie włączyć jakikolwiek tryb chcecie. Natomiast zauważyłem, że te tryby nie działają, jeżeli chcecie nagrywać. Jeżeli chcecie używać Frapsa, jeżeli chcecie używać Mirilisa do nagrywania, te programy widzą tylko podstawowe shadery, nie widzą tych True Color i Cinematic. Gra Wam się wtedy zupełnie, w ogóle nawet nie odpali, jeżeli macie równocześnie odpalonego Mirilisa. Kolejną rzeczą, która Was tutaj będzie interesować, jest ta oto rubryczka. Tutaj możecie sobie wyznaczać tutaj kategorie od 0,10 do 2,00, to jest natężenie Wasz standardowego blura, czyli jakby rozjaśniania, bazowo ustawione na 2. Wszystkie te opcje służą do ustawienia jakości, oczywiście te tutaj, bo te możecie sobie przestawiać, tylko tutaj macie podane od ilu, od jakiej wartości do jakiej wartości możecie to robić. Pilnujcie tego, żeby nie przekroczyć po prostu tej wartości, albo nie dodać za małej, bo wtedy gra może szwankować. Możecie sobie ustawiać tutaj i dostosowywać w zasadzie obraz do Waszych potrzeb. Czy wolicie mniejszy, by był troszkę? Tutaj są te wszystkie takie bajerki, pierdółki, nie wiem, błyski tarcz czy inne. Możecie sobie tutaj dostosować to wszystko. Inne opcje Was nie interesują. Tak, włączyć te tryby. Prezentacja moda chyba będzie zakończona. Ja tutaj zapisywać niczego nie będę. No cóż, mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że wielu osobom pomoże to grać komfortowo w Rzym 2 Total War. Mi podniosło to wydajność o około 100%, bo normalnie grałem wszystko na wysokich, wyłączone wygładzanie krawędzi, średnie cienie. Teraz mam ustawione maksymalne wygładzanie krawędzi, maksymalne cienie, ekstremalne tekstury i gra działa perfekcyjnie, tak jak powinna, tak jak działał Shogun 2. Polecam. Jeszcze raz wszystkie linki w opisie. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, hej!